Ciekawie święty Łukasz ukazuje nam spór o pierwszeństwo, który powstał wśród uczniów Pana Jezusa. W relacji Marka mamy zupełnie jasno napisane, że uczniowie dyskutowali ze sobą o tym. To zakłada oczywiście rozmowę, wymianę zdań, pewnie jakieś argumenty coraz mocniejsze, troszkę podniesiony głos, może już nerwy pojawiające się po to, żeby bronić swojej racji, czyli samego siebie w gruncie rzeczy, bo oczywiście możliwe było, że ktoś wysuwał czyjąś kandydaturę na bycie największym. Powiedzmy, ktoś tam Piotra na przykład stawiał na pierwszym miejscu, ktoś inny Andrzeja, i spór polegał na tym, ale być może też chodziło po prostu o to, że każdy walczył o siebie, siebie stawiając na pierwszym miejscu. Niemniej jednak dzisiaj w Ewangelii Łukasz proponuje nam trochę inne spojrzenie na tę sytuację, chociaż w 22 rozdziale Łukasza, od 24 wersetu, mamy bardzo podobny spór i tam też nie jest to do końca określone. Czytam tylko, że powstał spór między uczniami, który z nich zdaje się być największym. Ale w każdym razie w dzisiejszej Ewangelii Łukasz mówi nam, że przyszła myśl uczniom Jezusa, kto z nich jest największy. I to jest ciekawa sugestia, bo nie mówi tutaj Łukasz, że oni rozmawiali ze sobą, że się kłócili, choć oczywiście to ten fragment zakłada, jak zaraz zobaczymy. Niemniej jednak podstawowy nacisk jest na pewną walkę, czy tę scenę, która rozgrywa się w myślach, na poziomie myślenia. I w kontekście całej liturgii słowa dzisiejszej, czyli jeśli bierzemy pod uwagę pierwsze czytanie, w którym pojawia się szatan, no to jest to dosyć interesujące, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasze myśli to jest pole działania zarówno Ducha Świętego, jak i Ducha Złego. Myśli, które nam się pojawiają, mogą mieć trzy źródła. Albo jest to Duch Święty i są to wtedy natchnienia ku dobru, albo jest to zły duch, który w zupełnie inną stronę, przeciwną stronę nas ciągnie, a wreszcie mogą to być myśli inspirowane naszym duchem, i tu znowu one mogą być albo dobre, albo złe. Oczywiście w sensie celu, do którego prowadzą, i w sensie intencji. Tak czy siak, dziś w Ewangelii ta myśl o tym, kto jest największy, przychodzi uczniom do głowy. I jest to pewien jakieś zaproszenie, pewien wstęp. Jednak kiedy czytamy dalej, że kto z nich jest największy, to chyba raczej to z nich ten zbiór nie zakładał obecności Pana Jezusa. Chyba nie brali pod uwagę Jezusa. Oczywiście nie sądzili pewnie, że jest gorszy od nich, mniej wie, ma mniejszą moc i tak dalej. Ale to nie chodzi o to, bo gdzieś tam w sercu na pewno przecież było to, że nie, no Jezus jest przecież Panem, jest Mesjaszem, tamto, siamto, owamto, no ale teraz się zajmujemy innymi sprawami, prawda? Teraz jest dyskusja na temat, kto jest największa, przecież Pana Jezusa nie będziemy w to mieszać. I to być może jest właśnie problem, że zaczynają roztrząsać jakąś rzecz, która pewnie wiąże się z emocjami, a Pana Jezusa zostawiają na boku, mówiąc, dobrze, do kościoła pójdziemy w niedzielę, a teraz załatwiamy nasze sprawy codzienne, powszednie. To, że nie biorą Jezusa pod uwagę, powtarzam, nie w tym sensie, że uważają się lepsi za Niego, ale od Niego, ale to, że mimo Jego przecież fizycznej przy nich obecności, nie uznają jej za ważny element swojej dyskusji. Chcą rozwiązać sprawę sami między sobą. I dalej czytamy, że Jezus, znając te myśli w ich sercach, jest to dla nas zupełnie oczywiste, że Jezus czyta w myślach, zna serca i to nawet, co dla nas samych, o nas samych jest zakryte, niedostępne, no to on to wszystko widzi i wie. Ale myślę, że coś jeszcze ważniejszego płynie z tego fragmentu, mianowicie, ponieważ Jezus czyta nasze myśli i za chwilę też komentuje je, pokazując uczniom rozwiązanie tego impasu, w jakim się znaleźli, bo być może bardzo trudno było im dojść do jakiegoś jednego zdania, jednej wersji, kto z nich jest największy, więc to jest chyba zaproszenie do tego, żebyśmy po prostu pokazywali Panu Jezusowi nasze myśli, żebyśmy odsłaniali je przed Nim na modlitwie, czy to po prostu mówiąc Mu o tym,
nawet gdzieś w biegu, w trakcie jakiegoś działania, jakiejś sytuacji, gdzie musimy podjąć decyzję, to dobrze Jemu jest pokazywać nasze myśli, nasze plany, nasze intencje, dlatego że On po prostu nam może pokazać, czy one są dobre, czy nie. Czy coś dobrego z tego wyjdzie, czy nie, i czy Jemu się one podobają. I to działanie z jednej strony będzie nas do Niego przybliżać, to znaczy wzmacniać nasze zaufanie, wzajemną relację, ale po drugie też unikniemy wielu błędów, które od Niego nas odciągną i ostatecznie tym samym będą powodować w nas rozczarowanie, gorycz, smutek. Kiedy Jezus odczytuje tę myśl w sercu uczniów, chociaż powtarzam, raczej przecież nie była to uczniowie nie są aniołami, żeby dyskutowali w myślach, więc pewnie te myśli jednak się zmaterializowały, jeśli to jest dobre słowo, w postaci słów, którymi uczniowie zaczęli się przerzucać. W każdym razie Jezus reaguje w ten sposób, że stawia przed uczniami dziecko i to jest troszkę takie, jak potocznie się mówi, jakby zniszczenie systemu, w tym sensie, że Jezus pokazuje, że w ogóle podstawa ich tej całej koncepcji dyskusji, kto jest najważniejszy, jest do niczego, bo kto jest najważniejszy prawdopodobnie na zasadzie tego, co zrobił, kim jest, może skąd pochodzi, kogo zna, ale prawdopodobnie jakie ma dokonania, czy przynajmniej jakie ma szlachetne plany. Natomiast Jezus stawia przed nimi dziecko, które gdyby według tych kategorii je ocenić, to ono jest zupełnie do niczego, jest nieprzydatne, bo ono potrzebuje opieki, potrzebuje pomocy, potrzebuje, by wszystkiego je uczyć, a więc wymaga czasu, cierpliwości i tak dalej, więc ewentualnie coś tam rokuje na przyszłość, ale na dzisiaj to dziecko jest zupełnie niepotrzebne, gdyby patrzeć tymi kategoriami najlepszości. I Jezus mimo wszystko stawia to dziecko i mówi o tym, że ono jest pewnym wzorem, czyli jako osoba, która po prostu wszystkiego potrzebuje, ale też będąc dzieckiem ma ojca, czyli ma kogoś, kto temu dziecku dał życie i kto jest za nie odpowiedzialny i do tego kogoś to dziecko może się zwracać. Tego uczniom zabrakło, bo nie zwracają się do Jezusa z tym pytaniem, z tą myślą, kto jest największy. Wtedy On by im powiedział właśnie o dziecku, że jeśli chcecie być najwięksi, to droga wiedzie tutaj przez pokorę. Natomiast no, oni jednak pozostają przy swoim punkcie widzenia, co bardzo interesująco widzimy w kolejnym zdaniu, które pada tym razem z ust Jana. Mówi: mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto wypędza w twoje imię złe duchy, zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. No więc właściwie ta kategoria najlepszości tu pozostaje w sercu Jana. I to jest też chyba taki obraz nas samych, że my kuszeni przez złego ducha do takiego z jednej strony bycia wzburzonym, bycia w jakichś emocjach, ale z drugiej strony też diabeł zawsze kusi do jakichś rozłamów we wspólnocie, nie jakichś dramatycznych, powiedzmy, jakiegoś rozejścia się czy wojny otwartej, ale do takich myśli, że ktoś jest przeciwko mnie, że ktoś nie jest ze mną, że ktoś jest gorszy, ja jestem lepszy. To wszystko wprowadza zamęt, który nie pozwala dostrzegać Pana Jezusa czy być blisko Niego. No i o to diabłu chodzi. To jest rzeczywiście bardzo dobry sposób na to, żeby nasze wspólnoty, czy w rodzinie małżeńskie, czy parafialne, czy zakonne, czy w przyjaźni, czy jakieś inne relacje, żeby je osłabiać, ranić, rozbijać. No, ale pozostaje dla nas ten ratunek w geście Pana Jezusa, który stawia dziecko przy sobie. To też jest, myślę, ważne, bo uczniowie nie byli przy Jezusie, uczniowie byli przy sobie, w tym sensie, że stali przy swoich zdaniach, natomiast Jezus stawia dziecko przy sobie, pokazując tę bliskość, tę relację, że wartość dziecka jest właśnie w tym, że ono jest blisko z racji bycia dzieckiem, blisko serca Jezusa. No i do tego i samych uczniów, jak i nas Jezus wzywa.